Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku The Dog Walk Show. Naszym gościem jest nie kto inny jak Michał Pol, słynny dziennikarz sportowy, promotor sportu oraz... Witam serdecznie. I to jest? No to jest wyjątkowo nie... No właśnie, pies. Gdzie jest pies? No właśnie, gdzie jest pies? Powiem jak w wabanku. Z psem? Tak, z psem! Święty! Z jakim psem? Tu nie ma żadnego psa. Tylko koty. Od razu sprostuję, że nie mam nic przeciwko psom. Nawet wręcz powiedziałbym, że bardzo chciałbym mieć psa, ale z racji swojej pracy, częstych wyjazdów, tego, że właściwie ten pies by wiecznie siedział sam, od lat już stawiam na koty i to jest kot Toni, z którym jest utrapień mnóstwo, ale jest kochanym kotem niezwykle. O, właśnie, ciekawskim. Jak ja robię live'y na żywo na YouTubie, właśnie mniej więcej z tego miejsca. On nas teraz zasłonił, ale zaraz sobie pójdzie. To też często mi wjeżdża, zasłania, ale moi widzowie już go znają, już go lubią, bo jest to bardzo fajny kot, towarzyski, bardzo lubiący ludzi, sam inicjuje zabawy, sam przynosi zabawki, aportujący kot, więc prawie, że taki niby kot, ale gdzieś tam w głębi duszy trochę psa w nim jest. Czyli tutaj naprawdę nie ma psa? Nie, w tym domu nie ma psa. I nigdy nie było, powiem więcej. Mhm. Michał, wiesz, ja rozumiem. To kończymy? Ja rozumiem, tak, no, ja rozumiem ogromny sukces medialny i tak dalej, natomiast... No właśnie, bałem ci, jak dzwoniłeś i mówiłeś, że właśnie pogadamy, tak, wiesz, tak... No. Głupio mi było powiedzieć, że nie ma psa. Nawet rozważałem od sąsiadów, żeby pożyczyć, aha, ale potem pomyślałem, że no muszę zagrać w otwarte karty. I psa nie mamy, więc albo kończymy, albo zmieniasz nazwę na... Catwalk Show. Catwalk? Catwalk? W ogóle? Wybieg dla modelek, no. Będziesz miał dużo widzów, którzy będą myśleli, że będzie coś tutaj o modelkach. Ja rozumiem, że teraz szukasz dużo argumentów, żeby jednak zrobić coś z tymi kotami. Wiem, że chcesz zaistnieć, ale no... Prawdę mówiąc, robię to dla Toniego, czyli kota. Ja istnieję, natomiast zależy mi, wiesz, dobry chłopak, dobry kot, chociaż czasami siknie nie tam, gdzie trzeba, ale właśnie przydałoby mu się trochę... Trochę fejmu, tak? No dobrze, spróbujmy. Bardzo mi miło, że się zdecydowaliście nas zaprosić. Myślę, że i o kotach porozmawiamy w naszym Dog Walk Show. Zróbmy ten wyjątek dla Toniego, bo słyszałem, że jest wyjątkowy właśnie. No to tak. Jak długo już Toni mieszka z wami? Jaka jest jego historia? Toni ma 2 lata. To jest tak naprawdę kot mojej córki, która trochę tutaj pomieszkuje, a trochę nie. Na przykład przez rok wynajmowała mieszkanie, więc byłem pozbawiony kota. Właśnie ona mi często rzuca, są takie memy bardzo częste, zwłaszcza amerykańskie, że rodzina chce kota, ojciec jako jedyny nie chce kota i potem... ojciec dwa miesiące tak, później tak, zawsze tam z tym kotem, z kotem albo tak, z jakimś tak, tak. No więc ona często mi robi zdjęcia, jak na przykład przysypiamy razem na kanapie, on leży na mnie, albo jak się tam bawimy i tak dalej, różne jakieś, nie mówiąc, że występuje czasami na live'ach. Więc nie, geneza była taka, że doszliśmy do wniosku, że jednak chcemy mieć kota, właśnie nie psa, z racji naszych częstych wyjazdów i nieobecności, bo do kota zawsze ktoś przyjdzie, ktoś nakarmi i on jeszcze może po prostu, to jest kot zresztą niewychodzący na zewnątrz, natomiast i po prostu zaczęliśmy szukać ogłoszeń, żeby adoptować jakiegoś kotka i tego kotka i jego brata porzuciła matka po urodzeniu, więc to jest taki kot, gdzieś tam został przygarnięty, jakaś była rodzina zastępcza, ale taka szukająca od razu adopcji i taki mały kotek właśnie do nas trafił. Jeden, rozważaliśmy z bratem, no ale mieszkanie jednak nie jest za duże, no i no już 2 koty, więc mamy tego jednego kota i on tak od z miejsca przylgnął do nas, do ludzi i z miejsca okazał się, chociaż był nawet bardzo malutki, takim właśnie kotem bardzo towarzyskim. Są różne, koty mają różne charaktery. Dokładnie, i różne temperamenty też. Tak, tak, bo oczywiście nie jest to pierwszy kot w moim życiu. Poprzednio mieliśmy na przykład kotkę, którą właśnie córka przygarnęła gdzieś będąc na wakacjach na wsi. Kotka się okazała w ogóle, że jest w ciąży i
I pamiętam, że to było na Mundialu. Ja byłem wtedy w Brazylii. Tam byłeś attaché, prawda? Nie, nie, to jeszcze było wcześniej. W 2014 roku byłem po prostu korespondentem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A dwa lata później byłem attaché. Ja tylko jedną rzecz sprawdzę, bo jeszcze nie mam super wprawy w tym, ale słucham. Tak, w Brazylii. W Brazylii byłem też z paraolimpijczykami. Byłem attaché paraolimpijskiej reprezentacji polskiej. Ale wtedy właśnie, i ona właśnie tu zróżyła, czy mogę przygarnąć kotka, a tu long distance call, wiadomo, Brazylia i tak dalej. Nie mogłem powiedzieć nie, okazało się, że kotek w ciąży, ale jak co, tutaj właśnie tata nie chciał za bardzo kota, oponowałem, ale jak już ostatecznie, mimo że to była taka kotka, no, wiejska, przygarnięta, więc ona tak na przykład, no, nie lubiła się łasić, raczej tak bardzo była indywidualistką taką, że żyła z nami, ale generalnie za dużo nie lubiła nawet głaskania i tak dalej, ale kiedy właśnie przyszło do rozwiązania, okazało się, że ja wtedy, wszyscy gdzieś sobie pojechali, syn jeszcze i tak dalej, i ja ostatecznie w nocy przyjmowałem osobiście poród, że był to mój pierwszy koci poród. Psie wcześniej, owszem, wiele razy, a tutaj nagle urodziły się cztery kotki, ponieważ to ja przyjmowałem poród, to pozwoliłem sobie sam je nazwać. O, proszę. A że tego dnia, następnego dnia w Warszawie, na Stadionie Narodowym, był taki pokazowy mecz Realu Madryt z Fiorentiną, więc na przykład jedna kotka, która zresztą została z nami, mieliśmy matkę i córkę przez długi czas, została nazwana Fiorka od Fiorentiny, skoro grała Fiorentina, oraz kotek, który pierwszy się urodził, był kotkiem Jamesikiem, Rodriguezem właśnie, James Rodriguez, dlatego że on zadebiutował w barwach Realu Madryt właśnie w Polsce na Stadionie Narodowym. Jeszcze była koteczka Di Maria, która Di Maria wtedy grał w Realu, ale właśnie tak nam pasowało, że nie Maria, tylko Di Maria. I jeszcze był kotek Pato od Aleksandra Pato, słynnego Brazyczka. I ten teraz kot Toni też został nazwany imieniem właśnie, ponieważ gdyby to był mój kot, to by dostał na imię Diego, bo jakoś to było w momencie, kiedy umarł Diego Maradona, no i on się u nas pojawił i imię miało być, czy tam zostało wybrane już wcześniej, imię Diego, ale ostatecznie padło decydujący głos miała córka i nazywa się Toni, od Toniego Krosa. Nie wiem, czy kojarzysz, tak, jeden zresztą fantastyczny reżyser gry, fantastyczny technik, kapitalny piłkarz, jeden z najlepszych w historii Niemiec, Toni Kroos, więc od tego właśnie pisany nie Tony przez Y, to Toni, jak Toni Kroos. Pięknie. Cudowna historia. Widać, że ten sport po prostu płynie ci w żyłach. Jest w każdym słowie, jednak miłość do piłki nożnej czuć ogromną. Chciałem zapytać jeszcze o historię. Pamiętasz swoje pierwsze zwierzę? Oczywiście, że tak. Jak poszedłem do pierwszej klasy, zresztą niedaleko, do szkoły, która w ogóle jest tutaj, zobacz. No widzę właśnie, tak. Szkoła, w której, słuchaj, nawet zostałem, mimo że byłem bardzo, muszę powiedzieć, że mieszkasz w pięknym miejscu. Cudowny, chyba najlepszym w Warszawie, prawda? Nawet, jak dla mnie na pewno. A że całe życie tutaj w różnych miejscach, w różnych mieszkaniach, ale jednak na Saskiej Kępie, bo wiesz, na piechotkę się idzie, polecam. Masz ulicę Francuską, ale też i fantastyczne miejsca na spacery. Dużo takich przedwojennych willi, które, no mówisz, tu jednak nie było powstania. Nawet mieszkałem naprzeciwko przepięknej takiej willi, jeszcze ze śladami kul z czasów II wojny światowej. Więc obok jest Park Skaryszewski. No, tak, cudowne miejsce i blisko, słuchaj, cztery przystanki tramwajem, jesteś na rondzie de Gaulle'a w centrum sam. Więc pamiętam, że wiesz, zawsze czy do kina, jak się jeszcze chodziło do kina, to było bliziutko, można było, wiesz, wyjść za 15 seans i już się... Tak. I 7 lat, pierwsze zwierzę. Pierwsze zwierzę to był pies. To była suczka przyniesiona przez chyba mojego tatę właśnie i ona się jakby ze mną wychowywała i była cudownym psem. Psem, który no takim towarzyszem dziecięcych zabaw do tego stopnia, że pies, który wchodził na drzewa, miał wchodzić. Nie pozwalał nam grać niestety w piłkę, bo była pierwsza. Aha, łapała piłki. Miała imię Gabi. Była pierwsza właśnie przy piłce. Nie pozwalała mi jeździć na rowerze, bo łapała za kostkę. Był to pies z osobowością. No i pamiętam w ogóle szok. No ja byłem w pierwszej klasie i pies dostał, ona dostała pierwszej cieczki i słuchaj,
nagle skleiła się z innym psem. I ja w ogóle nie wiedziałem, co się wydarzyło. Wiesz, słuchaj, byłem, no ile miałem, 8 lat? Nie, no tak, i całe podwórko i my nie wiedzieliśmy w ogóle, co tu się wydarzyło, o co chodzi. Dwa psy sklejone, słuchaj, ktoś tam doradził, nosiliśmy wodę i polewaliśmy. Polałaś wodą, słyszałem o tym, tak. Więc i to był cudowny pies. Na wakacje wszędzie wyjeżdżaliśmy, to były czasy PRL-u, więc jakoś jeszcze można było wszędzie. Dosłownie, wiesz, pies, który uwielbiał się kąpać i pływać i z nami też, więc i całe dzieciństwo, słuchaj, ona bardzo dożyła późnych lat, ale jak zdechła, co było wielką traumą, osobiście pamiętam ją, wtedy akurat przez chwilę mieszkałem na Wrocławiu i gdzieś tam, gdzie dziś już jest nowoczesne osiedle, a wtedy były po prostu pola takie, jakieś osady i tam żeśmy kopali dół, zakopali. To taka, no jedna z pierwszych traum, bo do tej pory nigdy wcześniej nikogo nie straciłem bliskiego. Więc to odszedł psychologiczny przyjaciel właśnie dziecięcych zabaw. Ale później już, wiesz, zacząłem pracować w Gazecie Wyborczej. Poza tym, najpierw mieszkałem jeszcze z mamą, z babcią. No to mama miała psa, potem ja już się wyprowadziłem i jakieś małe mieszkanie, potem jedno dziecko, potem drugie dziecko. Nie mieliśmy w ogóle zwierząt. I potem ten pies jakoś nie wiem dlaczego zostałem, mimo że tak miałem silną relację, zwłaszcza z tamtym psem. Po pierwsze, kolejne psy mojej mamy, czy tam w rodzinie, już nie były takie same. Bo to jakiś był Springer Spaniel taki, biedak, bo stracił szybko wzrok, więc już takim był tylko, wiesz, nim się trzeba było tylko opiekować. Jakieś takie kolejne psy. Moja mama przygarniała jeden, drugi. Fajne, ale nie miały już tej... To nie była ta magia, co? To była ta magia, ta osobowość. Naprawdę, to był wyjątkowy pies. Mało tego. On wyglądał jak taki mały, tylko trochę mniejszy brodacz monachiński. Tylko trochę mniejszy. Taki. No. Ale był absolutnie mieszańcem. I gdzieś się ktoś mi powiedział, miałem ciotkę, mam nadal, w Londynie, która w ogóle miała wielki wpływ na moje całe życie, no bo tam zapraszała mnie na kursy językowe, jakby tak otwierała mnie na świat, wiesz, PRL, wyjazd na miesiąc do Londynu, no to wiesz, nie mówiąc o tym, że się wracało w ciuchach Nike, pierwsze Nike na Saskiej Kępie, może przesadzam oczywiście, ale wiesz, się szpanowało, jak to się wtedy mówiło. I słuchaj, dowiedziałem się, że mieszaniec to jest mangrove. I jak gdzieś jechaliśmy pociągiem, pies zawsze z psem i tak dalej, jak zawsze, pamiętam, ale naprawdę byłem wtedy mały, no nie wiem, miałem 12 lat, 10, 11, 12 i jechałem do Białegostoku, do rodziny pociągiem właśnie sam z psem i tam pytali ci ludzie tam, jaka to rasa? Mangrove. Tak, świetna angielska, dobra, zwłaszcza tam na polowaniu, ludzie zawsze, tym mangrelem, pamiętam, że powkręcałem wiele ludzi. No po prostu cudowny pies, jak patrzę czasami na takie stare zdjęcia, no to drugiego takiego psa nie było i potem zaczęły się właśnie, jak mała córka była, właśnie chciała tutaj kotka i pierwszy kot to właśnie od koleżanki dostała ze szkoły muzycznej. Cudowna kotka, słuchaj, bardzo inteligentna, która na przykład, słuchaj, potrafiła, nauczyła się, on tego nie robi, ale nie umie. Jest inteligentnym kotem i ma inne zalety, ale tamta, słuchaj, skakała na klamkę i sama sobie otwierała drzwi. Nauczyła się. W związku z tym zdarzało się, słuchaj, że mieszkanie to było dla niej za mało, a mieszkaliśmy wtedy w takim apartamentowcu z własnym ogrodem, ogrodzonym, więc żeśmy ją wypuszczali. Pozwaliliśmy jej po prostu schodzić. Sobie stała się najpierw na wszelkach, a potem po prostu uznaliśmy, że kot ma prawo. Była kotem wychodzącym. I wyobraź sobie, ale też czasami, no była jednak zamykana w domu i sobie potrafiła otworzyć drzwi sama, zejść piętro niżej i otworzyć drzwi do sąsiadów i sąsiadka powiada, że wiesz, wróciła z zakupami, pamięta, że zamknęła drzwi, no i coś tam robiła w kuchni i nagle słyszy, że jej dwie kotki psyczą, tak, tam robią. Wiesz, o co chodzi? Coś, jakieś zamieszanie w salonie. Wchodzi do salonu, patrzę, tu
jakiś inny kot, nie wiadomo skąd się wziął i szachuje jeszcze tamte, bo ona taka była, miała bardzo taką też silną osobowość i była takim kotem alfa. Jak... Szachuje, to pięknie powiedziane, szachuje, wróciłem do tego tematu. No. Jak gdzieś żeśmy szli na przykład w gości, zabieraliśmy ją, to ona lokalnego kota od razu pod obcas. Ale słuchaj, niestety, to też była wielka trauma, po prostu pewnego dnia wyszła i nie wróciła. I my, słuchaj, ogłoszenia, a miała chipa oczywiście, ogłoszenia, zrobiliśmy, porozlepialiśmy całej Saskiej Kępie, jeździliśmy, chodziliśmy, wołaliśmy, ja jeździłem rowerem i słuchaj, najpierw, jeszcze za pierwszym razem, słuchaj, znalazła się bardzo daleko, zadzwonili ludzie, zobaczyli ogłoszenie, wiesz, i odezwali się. I rzeczywiście okazało się, że ją znaleźli, słuchaj, w ogóle na rogu, no naprawdę, no powiedzmy z kilometr prawie od miejsca ucieczki. No i wszystko super i tak dalej, ja już apelowałem, no już nie wypuszczajmy, ale wiesz, kot przyzwyczajony do wychodzenia. I za drugim razem zaginęła już permanentnie. No i to była wielka, wielka trauma. Ona się nazywała Luna, taki biało-czarny kotek. Szukaliśmy wszędzie, nie znaleźliśmy. I dopiero po jakimś czasie właśnie córka namówiła na tą kolejną kotkę znalezioną gdzieś tam. Właściwie to było tak, to już w ciąży, tak? W ciąży, jak się okazało. Na początku nie było tego wiadomo. I kotkę, która właśnie za nią poszła, wiesz, wybrała ją sobie, córkę, i zaczęła za nią tam chodzić gdzieś tam na wsi, może właśnie szukała, wiesz, opiekuna na tą ciążę, tak. Potem lekarz zresztą powiedział nam, nie widzieliśmy nawet w jakim ona jest wieku, że to już nie jest pierwsza ciąża jej, więc jakaś taka kotka, no i już odeszła i jeszcze jest w rodzinie właśnie ta Fiorentinka. A tamte koty, słuchaj, na Twitterze porozdawałem, znaleźli się chętni, więc czasami tam mi dają znać, przysyłają fotki. Nawet raz jednego z córką odwiedziliśmy, to było z Warszawy, kibic Legii, więc żeśmy pojechali tam na jakiś lunchik i przy okazji do naszego kota, bo bardzo fajne te były kotki. No i teraz właśnie jest Toni. Czyli rozumiem, że zwierzęciem, bo jest pewien wzór wśród ludzi, którzy kochają po prostu zwierzęta, żyją z nimi, że jest zawsze jedno zwierzę przewodnik, które wprowadza je w ten świat zwierząt, które imponuje, w którym można powiedzieć, że nawet jest taka braterska więź i u ciebie w twoim przypadku to była Gabi. To była Gabi zdecydowanie, pies, który dostałem w pierwszej klasie, no i razem dorastaliśmy. Tak. U mnie taki pies to był Fredek, Jamniczek, a później już pierwszy pies, którego kupiłem sam, to była Gaja. I wszystko, co bym mógł, to bym nazywał Gaja, bo chyba jej kiedyś pomnik postawię. Za to bardzo dużo jej zawdzięczam. Okej. Chciałbym porozmawiać, bo wspominałeś mi, że Toni miał problem zdrowotny, prawda? FIP, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. Bo tak tylko przez telefon tam napomnąłeś. Nie wiem, czy nasi widzowie co to wiedzą, jak ja to jest straszna choroba. Ja z chęcią wytłumaczę, tak. Może opowiem, tak, bo FIP to jest Feline Infectious Peritonitis, czy jakoś tak, chyba tak, tak to się chyba nazywa. Jest to, postaram się to tak w skrócie powiedzieć, jest to zakaźna choroba, zakażenie otrzewnej, zapalenie otrzewnej. Ona wynika z pewnej mutacji wirusa, koronawirusa. Tak, koronawirus właśnie. Koronawirus i ona generalnie do 80% kotów cierpi na koronawirusy. Można powiedzieć, że to jest taki delikatny odpowiednik parwowirusa u psów, ale jednak troszeczkę inaczej. Koty zarażają się głównie drogą pokarmową, bardzo chyba nawet nieudowodnioną, rzadko wziewną. Pierwsze przypadki tego FIP-a, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba 1960 rok. I ta mutacja, ona może wystąpić u kota, tylko nie potwierdzono tego. Są doniesienia, że wysokie prawdopodobieństwo jest, że wynika na przykład z jakichś stresorów. Kiedy kot jest zestresowany, ma obniżoną odporność, dochodzi do tej mutacji. Też nie jestem pewien, ale to chyba się nazywa FCOV, ten archetyp tego wirusa. I no, choroba przebiega, bo są dwie formy przebiegu tej choroby. Pierwsza to jest sucha i druga to jest wysiękowa.
Tak? Jak, tak. Dobrze, jak dobrze pamiętam? Tak, rzeczywiście. I ta sucha, w przypadku tej suchej u kotów, no to ona przyjmuje taką postać ziarnistą, a tą wysiękową, no to powstają takie stany zapalne. Generalnie chodzi o to, że ten wirus, ten zmutowany wirus, łączy się z przeciwciałami i powoduje pewne blokady w wąskich naczyniach krwionośnych. I może mogą wystąpić właśnie problemy w nerkach, tam gdzie są malutkie naczynia włosowate krwionośne, w oczach, mogą się pojawić zaburzenia neurologiczne też mózgu. No i to właśnie zapalenie otrzewne takie, ale, tak? Ale co najważniejsze, powiedz, że w zasadzie zachorowanie na to, to jest wyrok dla kota. Właśnie, tak, u weterynarza właśnie, usłyszeliśmy. Właśnie o to chodzi, tak. Tutaj jest, nic nie zalecam, po prostu pożegnajcie się. Niech opieka paliatywna. Tak, dwa tygodnie mniej więcej, tydzień, dwa tygodnie macie, bo kot, słuchaj, było tak, że najpierw odmówił jedzenia i zabaw. Co się stało? Wiesz, to był jakiś czas po kastracji, więc myśleliśmy, może przeżywa traumę w związku z kastracją. Wiesz, że przestał jeść i nie bawił się tak chętnie. Na początku jeszcze trochę, a potem, wiesz, on sam przynosił nam wędki do zabawy takie. No rozumiem. To jest kot, który... Właśnie, przepraszam, tylko powiem coś o tym kocie. On to jest kot, który inicjuje zabawę. Tak. On przychodzi, miauczał, witał mnie, podchodzi i jest taki naprawdę duży, duży ma temperament. Bardzo responsywny, bardzo często gadamy ze sobą. I wiesz, a tu odmówił, po prostu leżał tylko i spał i chudł, słuchaj. I nie tylko, że schudł i był już w pewnym momencie szkielecikiem, ale też bardzo wzdeło mu brzuch. A, tak, tak. Okazało to jest się, też typowy objaw, nie? Że się odkłada gdzieś tam jakieś płyny. Tak. No i lekarz nam powiedział, no możemy ściągnął te płyny, ale powiedział, no to nie do leczenia. No i, no ale wiesz, my tak tutaj, wiesz, zaczęliśmy rozmawiać, opowiadać i piąte przez dziesiąte... Czyli on miał tą wysiękową postać tego FIP-a. Tylko taką wysiękową, tylko no właśnie gdzieś wewnętrznie, nie na zewnątrz. Tak, to może zdeło też być... Go. Tak. To może też być w płucach, prawda? Tak, też tak, powiedzmy, tak. Powiedzmy to od razu ludziom, bo tak, bo generalnie objawem może być też to, że spuchnie w płucach i wtedy, jeżeli ten płyn się odkłada w płucach, to kot może mieć mniejszą kondycję, mniej ruchliwy być, a jeżeli jest w brzuchu, no to typowym objawem jest właśnie to, że powiększa się ta jama otrzewna brzuszna. I właśnie ktoś polecił, po pierwsze, panią weterynarz, która jednak umie pomóc w tych przypadkach, ale przede wszystkim grupy na Facebooku ludzi, którzy mają chore koty i z jednej strony napawało to przerażeniem, bo okazało się, że jest lek, tylko jest nawet dwa. Jeden chiński, drugi amerykański, ale nie zarejestrowane w Polsce, nie do kupienia w Polsce. Zgadza się. W zasadzie ich sprowadzanie... Australijski jeszcze jakiś jest, podobno na to. Ale oprócz tego, słuchaj, ta terapia chińskim lekiem, ampułka, to jakieś koszmarne pieniądze, wychodziło prawie, że 20 tysięcy terapia wielomiesięczna tym chińskim lekiem. Tym amerykańskim 7 tysięcy, no ale słuchaj, no, skąd ludzie, którzy... Tak, wiesz, nie, tak, i więc zrzutki, apele, dramatyczne, słuchaj, straszne historie tych kotów, zdjęcia. Z jednej strony ten... wszystkie te grupy napawały przerażeniem, wiesz, i ludzie tam opisywali właśnie koty, które stracili i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie wszyscy zachęcali do sprowadzania i od razu sobie doradzali, jak sprowadzić ten lek, że natychmiast trzeba, no, natychmiast, wiesz, zanim sprowadzisz, no to wyobraź sobie, że ludzie sobie odsprzedają, pożyczają te ampułki, jak pan zamówi, to pan odda, prawda? Piękne, piękne. Więc my do jakichś obcych ludzi, wiesz, gdzieś jedziemy, patrzymy na tego kota, oni pokazują, mówią, zobaczcie, my już podajemy tam 3 tygodnie, już właśnie zaczął chodzić, już jest bardziej aktywny, więc wiesz, że widzisz, to pomaga. Oczywiście nigdy nie ma gwarancji w ciemno. No więc oczywiście to jeszcze w ogóle było tak, że moja córka wtedy akurat wyjechała z przyjaciółmi na parę tygodni do Odessy i do Kijowa i do Odessy. To jeszcze było przed wybuchem wojny oczywiście. I właśnie tuż przed wybuchem wojny, jesienią przed lutym, 24 lutego, przed inwazją na Ukrainę. No i ona tutaj tam przysyła i zdjęcia kota, a wiesz, ten kot tak błyskawicznie nam wychód i tak dalej, więc ja jakieś albo stare zdjęcia jej wysyłałem, żeby, no i wiesz, podjąłem decyzję, no dobra, kosztuje to miliardy monet, no ale muszę podjąć ryzyko. No i właśnie, tutaj wiesz, z jednej strony ściągnięcie tego płynu, jakieś kroplówki takie, żeby kot przeżył jeszcze tych parę dni, już właśnie od ludzi ten amerykański lek sami zamówiliśmy, no ryzyko, wiesz, słuchaj, przychodzą ampułki takie białe, nie wiesz co to jest, może być w ogóle woda w środku albo cokolwiek, no ale wstrzykujesz.
Słuchaj, 80 chyba zastrzyków, więc wyobrażasz sobie, jeszcze na samym początku kot bardzo spokojnie dawał sobie to zrobić, bo był taki apatyczny i tak dalej. Ale gdzieś tak, nie wiem, po 30 czy 40 tych zastrzykach już tak się wzmocnił, bo słuchaj, zaczęło to błyskawicznie pomagać. I zresztą ja też potem przyjeżdżały tutaj do mnie osoby nawet ze swoimi kotami, ja oddawałem ampułkę, wiadomo było, że ci państwo mi zwrócą i jeszcze pomagaliśmy, bo wiesz, na przykład była samotna taka dziewczyna, przyjechała młoda z małą kotką, ale już zakochaną w niej i tak dalej, zdecydowana, żeby pomóc, ale sama mieszka w domu, no samemu zrobić kotu, my tu jak już... Tak, trzeba trzymać ze dwie osoby, no. Dwie, a nawet trzy osoby, żeby mu zrobić, wygolony bok, więc jak wygolili mu te boki do robienia tych zastrzyków, to ja pod takim kątem te zdjęcia dla córki, że tam wszystko w porządku, tutaj. Ona mówi... Ja widziałam, że ty mi przysłałeś zdjęcia, które już kiedyś dostałam. Zresztą weszła, ja nawet nie wiedziałem, ale weszła i zobaczyła, że data. Ale myślę sobie, pewnie ci się nie chciało zrobić, to tam wrzuciłeś na odczepnego, wiesz, zdjęcia kota i tak dalej. Ale robiłem mu też oryginalne, ale właśnie pod takim kątem, żeby nie było widać wenflonu w łapie wygolonej, tych wygolonych boków, więc tak tylko pyszczek i tak dalej, i tak dalej. No to piękne, mistyfikacja. To piękne, to naprawdę piękne jest. Wow, bo żeby jej nie zdenerwować. Tak. Jak przyjedzie, no to już dowie się, że po pierwsze już ten kot jest uratowany, że te leki pomagają. Ale wiesz, piękne to było też, niesamowita ta wspólnota. Współpraca ludzi, osób. Tak. I wiesz, i zrzutki. I ja też zacząłem to tam w mediach społecznościowych, te zrzutki. No wiesz, ciężko jest wrzucać zrzutki na ratowanie kota, jak tu są zrzutki na dzieci chore, wiesz, ja je wspierałem. No to chociaż właśnie osoby, które tutaj pomagają. No mam nadzieję, że ten lek, bo naprawdę masz najlepszy przykład i zresztą wiele jest też przypadków uratowania tych kotów, mimo że te leki taka są... Bo taka jest diagnoza, weterynarze otrzymują w wykształceniu to, że ten kot, to trzeba opieka paliatywna, natomiast zgadza się FIP, to nie jest już wyrok w obecnych czasach, te leki jeszcze nie są zarejestrowane. No to oby jak najszybciej zostały. No leczenie polega głównie na tym, żeby wzmacniać kota, wzmacniać jego system odpornościowy, tak zwane komórki bójcze, z tego co się orientuje. No i dodatkowo jeszcze właśnie silne leki, dobre leki przeciwwirusowe i pięknie, że to zadziałało. No. Ale on niestety, ten wirus już podobno zostaje z nim do końca. Tak. Żeby nie został uaktywniony, powiedziano nam niestety zakaz kontaktu z innymi kotami, co ubolewamy, no bo wcześniej, jak jeszcze był trochę mniejszy, zanim zachorował, kontaktował się, a to córka jeździła do koleżanek, które też miały koty i one tam ze sobą. No i tak trochę martwimy się, że albo trzeba mu dokupić jakiegoś małego kotka, żeby miał towarzysza, albo tylko wolno, tak nam powiedziała pani doktor, że z kotem, który ma certyfikat, że nie ma tego FIP-u, bo są takie koty, które to mają, tylko nie chorują. Tak, mają tego, zgadza się, są nosicielami. Więc, ale można to przebadać, czy są, jeżeli na przykład miałby zostać na przykład oddany do, gdzieś byśmy wyjeżdżali na miesiąc, czy coś, nie byłoby innej opcji oddać, gdzie już jest jakiś kot, to ten drugi kot, no to nawet ja bym zapłacił za badania, żeby go sprawdzili, czy nie ma na pewno tego FIP-a, no żeby drugi raz nie przechodzić tej gehenny, no bo to jednak było wyobrażam sobie, 12 zastrzyk, więc wiesz, trzeba było organizować cały dzień, żeby o tej 12 być, żeby parę osób, jako że była pandemia, to na szczęście była zawsze na ogół córka, która miała online zajęcia, no więc ona była, ale sama by tego zastrzyku nie zrobiła, więc zawsze ktoś dochodził, jak mnie nie było, jak ja wyjeżdżałem, czy moja mama, czy ktoś z rodziny, czy jacyś koledzy córki przerażeni, że tu muszą... Ale jest słodziakiem, naprawdę. Ale jest też duży jak na kota, prawda? Jest właśnie nawet nie tyle duży, ile długi, słuchaj. O, właśnie. Jak on się wyciąga, a zawsze rano ma taki rytuał, że miauczy, idzie, kładzie się na dywanie i się rozciąga. Słuchaj, no nie wiem jak to pokazać, ale my właśnie wtedy mówimy, że on jest najdłuższym kotem świata. Naprawdę ma takie długie nogi. Nie jest to typowy taki dachowiec, chociaż oczywiście jest dachowcą. Nam się zwinął w kulkę, już próbował spać, ale zobacz, on ma takie bardzo wysokie łapy. Tak, jest bardzo długi, no. I też ogon, słuchaj, ma taki lemurzy. Lemurzy, o, to jest bardzo dobre porównanie.
No widzisz, na swój kocyk. Trzeba byłoby go wziąć z tym kocykiem tutaj położyć, to może by chciał, chociaż nie sądzę przy tych lampach. Ale też wspominałeś mi o tym, tak, powiedzieliśmy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć, jeśli chodzi o koty. Pierwsza rzecz to taka, powiedziałeś piękne słowo, ja sobie je ukradnę od ciebie, no, że kot szachuje inne koty, nie? Tak. To brzmi... No, ale to zwinął się właśnie w krewetkę, jak to mówimy. Tak, on szachuje inne szachowanie między kotami, to jest pięknie powiedziane, naprawdę muszę sobie to zapamiętać. Natomiast druga rzecz jest taka, że wspominałeś mi też coś, że on podsikuje na łóżko, tak? Tak, tak, wiesz co, i to nie było tego... Nie, on szachuje, tylko szachowała i twoja kotka Luna. Mhm. Tak, tak, on nie ma kogo szachować. Tak, bo nie ma kontaktu. Ma teraz sąsiedzi piętro niżej, którzy mają taki większy taras niż my, więc widzimy ten taras. Mhm. Tam jest kotka i się widzą, no ale nic... No tak, nic z tego, widzą, no jasne. Tam ten kot też jest za siatką. Tylko patrzą na siebie, nie szachują za bardzo, bo nie walczą o terytorium. A właśnie z tym szachowaniem i patrzeniem to też coś odopowiem, ale teraz słucham, co jest istotniejsze. No nie? Właśnie, skoro już tu się widzimy, to może skorzystam z twojej porady, bo myśleliśmy o tym nawet, żeby się udać do behawiorysty. Wiesz co, przez pierwszy rok w ogóle normalnie korzystał z kuwety grzecznie i nie przyszło mu nawet do głowy gdzie indziej się zadzieć. Potem, wiesz, wyprowadził się z córką, mieszkał przez rok w innym mieszkaniu i tam już też zaczęły się problemy, że przestał korzystać z kuwety, a przynajmniej często korzystał właśnie na łóżku i to nawet na osobę, kiedy ktoś był w tym łóżku. Mhm. Tylko teraz muszę się upewnić. Wyprowadzka, tak? Tak. Jak to było? Wyprowadził się? Tak, do innego mieszkania, tak. Dobra, i zaczął sikać na łóżko, wtedy nawet na osobę, która leżała na tym łóżku. Zdarzyło się tam raz czy dwa, ale generalnie... I to był gość, ktoś jakiś, kto przyszedł do tego mieszkania? Nie, na córkę. Aha, na dobra, córkę. Dobra. Czyli w łóżku, w którym się spał, przytulał, bo śpi razem z ludźmi. I jak tutaj wrócił, nie wiem, ze dwa czy trzy miesiące temu, niestety też, w związku z tym jak widzisz, to jest łóżko córki i jest żeby nie prać, słuchaj, w pewnym momencie wszystko było w praniu, wszystkie kołdry, narzuty, no, rozumiem, prześcieradła i tak dalej, i tak dalej. On jest sterylizowany, tak? Jest sterylizowany, więc żeby no po prostu wiecznie nie prać, wpadłem na pomysł, słuchaj, i zabezpieczam wychodząc no są narzuty, a na te narzuty trzeba jeszcze folię malarską. Malarską, tak. O, właśnie mamy tutaj na łóżku folię malarską. I słuchaj, i parę razy już się zdarzyło, że była kałuża na folii malarskiej. Na folii, a nic się nie stało. Czyli słusznie. Właśnie chciałem o to zapytać. Kanapę, słuchaj, kanapa święta, gdzie wiesz, no mnóstwo czasu wspólnie z nim spędziliśmy, oglądając tam jakieś seriale, on sobie na nas spał i tak dalej, czy mecze, dużo meczów lubi oglądać, bardzo, czasami poluje na piłkę, na zawodników, łapą, siada i lubi sobie popolować, ale też Formułę 1 lubi oglądać, bo naprawdę nie przybiega do telewizora, kiedy są jakieś seriale czy coś, tylko wiesz, jak jest piłka nożna i też sylwetki tam to łapami poluje. To pole position też na pewno. Tak. Słuchaj, nagle ja siedzę na kanapie, wyczuwam tutaj nieprzyjemny zapach, więc teraz też po wypraniu tych wszystkich poduszek na kanapie na czas wychodzenia z domu, tak jakby musisz mieszkanie, wiesz, zabezpieczyć. I oczywiście, że pytaliśmy naszą jakby prowadzącą go panią doktor, to okazuje się, że wiesz, zbadaliśmy mu mocz, okazało się, że ma piasek. Tak. Ale wiesz, do końca nie było to pewne, bo nie kamienie, nie... W każdym razie, że robienie sikanie sprawia mu ból i ona zasugerowała, może być tak, że on po pierwsze jak musi zrobić, to się tak boi tego, że znowu go będzie boleć, że idzie do miejsc, w których się czuje bezpiecznie, w których mu było dobrze, licząc, że tamten ból będzie mniejszy. Taka jest hipoteza. Słuchaj, my mu już podajemy i karmę taką na nerki. Urinarię jakąś tam. Urinarię, tak. I trochę się to
polepszyło. Słuchaj, to tak falami, nigdy nie wiadomo. Już straciłem czujność, już przestałem te folie kłaść i buch, gdzieś go dopadło. Tak. Więc nie wiemy, czy to jest problem behawioralny, bo słuchaj, przez pierwszy rok tego nie było, ale może nie było, dlatego że nie było tej choroby. Mhm. A może to wynika z ciągłych, wiesz, no ciągle ktoś jednak... Przenosiny, ktoś się pojawia, ktoś znika. Ktoś się pojawia, ktoś znika. On na przykład jak sam w domu był parę dni i tylko ktoś przychodził tam go dokarmić, pobawić się chwilę, no to też potem jakby się trochę mścił, takie mieliśmy wrażenie. W jakim sensie? Nie. Aha, że sikał się, tak? Że sikał, tak. Nie, mam znajomych, którzy tam opowiadali, to nie jest ten przypadek, myślę, bo mój znajomy opowiadał mi, że jeżeli kot miał do niego jakiś żal, gdzieś skądś został przegoniony, albo na przykład za długo sam siedział w domu, to sikał do butów, bo wiedział, że normalnie nie, ale jak był powód tam, skądś został przegoniony, czy coś i był obrażony, to był takiego forma, że tak powiem, wiedział, że to jest twój but i w ten but właśnie się zatwiał. To on absolutnie takich rzeczy nie robi. No dobra. Ale zdarza mu się właśnie, no nie wiem, stracić czujność, czy no, ma dwie kuwety, słuchaj, mimo że mieszkanie nie jest wcale duże, ma jedną taką główną, ma też w pokoju córki taką malutką, żeby jakby, wiesz, no przypiliło, to drzwi zamknięte, żeby zejść z łóżka i się załadł do kuwety i on z nich korzysta, ale od czasu do czasu dobrze nas tak zaskakuje właśnie niemile. Czy on miał, próbowaliście różnych żwirków? No właśnie, zobacz, tu jest taki, tam jest taki pachnący jakiś lawendowy, a tutaj jest, tak, próbowaliśmy różnych żwirków, ale tylko dwóch, tak? No, takich. No dobra, to tak. A to może być kwestia żwirku? Tak, może być tak, że kwestia żwirku. Niektóre koty, które decydują się na to, żeby się załatwiać na łóżkach, to na razie jest tylko kwestia wygody. To jest pierwszy tor, kiedy rozmawia się o takim problemie. One po prostu, koty mają bardzo wrażliwe łapy, ekstremalnie. I niektóre żwirki nie są dla nich przyjemne, jak po nich chodzą. I jak się załatwiają właśnie na czymś miękkim, to z tego to wynika. Aha. Druga rzecz jest taka, że koty, i tutaj w ogóle muszę zrobić bardzo dużą dygresję, mają bardzo mocno zrytualizowaną agresję. Aha. To są doskonali zabójcy, prawda? Kot, tak. Pazury, szybkość, gibkość, mocne zęby, doskonały zabójca. Natomiast wewnątrz gatunkową muszą między sobą rywalizować. Dlatego, żeby nie zrobiły, bo jakby jak psy się pogryzą, też nie ma takiej tragedii, bo nie ma pazurów, prawda? Tego chwytu takiego konkretnego. Natomiast koty w rozwoju gatunkowym rozwinęły sobie tą rytualizację agresji, żeby unikać no, ogromnych szkód w rywalizacji o samice albo o terytorium. I u kotów duża rola w komunikacji jest odgrywana poprzez spojrzenia, wzrok i węch. Kot widzi, podobnie jak pies, widzi świat nosem. I teraz w przypadku, w którym jest ktoś, inny osobnik w pobliżu, na przykład może się wprowadzić ktoś obok w mieszkaniu, albo przechodzić ktoś często, kto ma kota albo psa, to jak na przykład kot się załatwia często przy wejściu do domu, zaraz przy wejściu na klatkę schodową albo przy wejściu, to on w ten sposób niweluje sobie stres związany z tym, że obok jest jakiś osobnik, który jemu w tej wielowymiarowej hierarchii zagraża. Jeżeli rozmawiamy o łóżku i o załatwianiu się na łóżku albo sikaniu w buty, no to znowu mamy pewien dysonans poznawczy u tego kota, że ten ktoś zrobił mu krzywdę, tak? I jakby znowu zaznaczam, że dla tego kota nasze majtki, czy buty, czy skarpety są równoznaczne z nami. Bo my zostawiamy tam swój zapach. Tak. I teraz on w chwili tęsknoty może, ta hipoteza waszej pani weterynarz może być bardzo słuszna, że w chwili tęsknoty będzie dążył do tego, żeby znajdować się w tym miejscu, jak coś go będzie bolało, żeby czuć tą bliskość, ten zapach. Plus jeszcze wrażliwe łapki, to może być kłopot. Znaczy to może być to. A w przypadku tego odwdzięczenia się za jakąś krzywdę, sikanie się w buty, żeby zneutralizować ten zapach osoby, która się wydaje, że odebrała coś, jakiś zasób. A zasobem dla kota jest kontakt socjalny, pożywienie i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, nie? Natomiast ciężko stwierdzić na tym etapie, czy to wynika właśnie z choroby, czy to wynika z z tęsknoty, ale warto zrobić pewien eksperyment.
Nie wiem, czy słyszeliście o hormonach familiaryzacyjnych. Nie. No to ja nie jestem specjalistą od kotów, zaznaczam, bardziej tak. od psów, ale koty mają gruczoły familiaryzacyjne w okolicach policzków. To jak one się o nas ocierają, tak. to ocierają się nie po to, żeby nam było miło czy im, tylko zostawiają swoje zapachy na nas. Aha. I w ten sposób. Ja myślałem, że on się tak ociera, żeby mu, żeby miło, żeby nam pokazać no, sympatię. No nie, nie, nie. On zostawia swój jakby ślad zapachowy na nas i mówi, dobra, teraz jesteś już w moim terytorium, jesteś już mój. I jeżeli kot się czuje bardzo nieswojo, na przykład ktoś wyjeżdża, to bardzo ważne jest, żeby robić coś takiego, żeby wziąć na przykład ten... takie płatki są kosmetyczne, nie? Aha. I go sobie tym masować, masować, na przykład zrobić takich 10, 20, 30 takich płatków. Po kocie czy siebie? Po kocie, po kocie, z tych, właśnie z tych gruczołów familiaryzacyjnych, żeby one tym kotem pachniały. I jak łóżko już masz przykryte tą folią, w porządku, porozkładać jeszcze te płatki. To jest twoje, nic się nie martw, nie? Nie przejmuj się. On wtedy czuje swój zapach w tym terenie i w tym miejscu i jest szansa, że tego nie zniszczy, nie rozdrapie i tak dalej. Aha, ciekawe, zrobimy. Warto to spróbować, a jak nie, no to są też, każdy kot ma swój hormon familiaryzacyjny, taki specyficzny jak odcisk palca. Natomiast są dostępne na rynkach różnego typu feromony, które mają tak wspólny... Tak, to o tym słyszeliśmy, o feromonach, o bruszkach takich, na przykład, żeby jak się pojawia drugi kot, to no, dokładnie. W domu, to robiliśmy. Są też takie w gniazdka wkładane jakieś, tak, coś. Nie mówimy jakie są firmy, bo są różne, tak, najróżniejsze. Tak, jak działają feromony, to nie jest jakaś podpucha, rzeczywiście one tak działają, że na przykład na... uspokojenie kota, albo żeby czuł się zapach mamy, czy coś takiego. Nie, nie, to bardziej działa tak, że w tym feromonie wyekstrahowano, w tych preparatach wyekstrahowano pewną wspólną sekwencję molekuły zapachowej, ta, która występuje u wszystkich, a potem ta specyficzna część jest specyficzna dla kotów i nie u wszystkich, ale u sporej części kotów ta wspólna sekwencja działa też uspokajająco. Czyli jeżeli coś się dzieje stresującego u kota, w przypadku tej jego zrytualizowanej agresji, tak, z jednej strony zrytualizowana agresja, że coś się pojawia, ktoś obcy, ktoś tutaj może chodzić na zewnątrz, nie, i to powodować u kota ten stres, albo znowu braku pewnego przestawienia jego sekwencji życiowej, która może wywoływać stres, to te feromony familiaryzacyjne czasem bardzo pomagają. Natomiast w przypadku Toniego, no to jest jednak te zmiany, nie? Ktoś się pojawia, ktoś znika, może też również może mieć wpływ i te okłady familiaryzacyjne, to może naprawdę pomóc. Jakby te miejsca obłożyć tymi płatkami mogą być w tej sytuacji pomocne. Natomiast ja nie ukrywam, że pracuję też nad pewnym rozwiązaniem, które może niwelować te rzeczy, ale nie chcę tego mówić jasno, bo po opracowaniu idea Lisza teraz pracujemy nad czymś dla kotów i no nie będę tego... Jak opatentujesz, żeby ci nikt nie... Idea Lisza opatentowałem, wiesz, smycz, która niweluje, amortyzuje szarpnięcia. Aha. W Polsce, za granicą, na świecie. Sprzedajemy je teraz w Stanach, w ogóle w całej Europie. Aha, nawet w Singapurze. I to się bardzo rozwinęło i teraz czas na koty, jeżeli ten model, powiedzmy, działa. No to fajnie. Moim zdaniem miliony właścicieli kotów by, jeżeli byś stworzył taki feromon na niesikanie, to myślę, że wielu by podziękowało. Bo jak słyszę wśród znajomych, to nie jest wyjątkowy przypadek. On na przykład... zdarza mu się nasiusiać, jak mówię, ale nigdy nic więcej. Tak zwane dwójki, nigdy nas jeszcze dwójką nie zaskoczył. A mam znajomych, którzy robią to, tak. To jest drapanie, to też nie jest tylko samo, wiesz, dawanie sobie ulgi z tym, daje sobie ulgę tym, że po prostu drapie, realizuje swój instynkt, tylko to też zaznaczam swój teren, zostawiam swój zapach. On nie niszczy mebli, nic nie podrapał, mamy zresztą drapak, lubi w taki... I bawi się tym drapakiem, tak? Tak, drapie. Sam wiedział, że ten drapak tu się znalazł po to, żeby być drapanym. I ewentualnie jeszcze ostrze pazurki o dywan, który się do tego nadaje, bo jest taki ostry, włóknisty. Natomiast mebli nigdy nie atakował. Natomiast nas zdarza mu się podczas zabawy. Sobie tak zapoluje sobie delikatnie, tak? Łapami tam grzebać. Tak, lubi polować. A macie jakieś wędki dla niego, takie rzeczy, tak? Stymulujecie go tym? Tak. Uwielbia to. No dobra, czyli tak jakby, bo chciałbym, żeby
jakby my sobie rozmawiamy tutaj między sobą na temat tego problemu. Ale żeby coś wybrzmiało, dokładnie, żeby ktoś miał podobny problem jak my. Czyli już dwie rzeczy wychodzą z tej rozmowy. Pierwsza, szukajcie grup facebookowych, jeżeli macie problem właśnie z flipem i chcecie zawalczyć swojego kota, bo istnieją możliwości wsparcia, które nie gwarantują sukcesu, ale mogą. A druga rzecz jest taka, że weźcie wszystkie czynniki pod uwagę, czyli chorobę nerek. Bo właśnie, a propos chorób nerek, przepraszam, to jest też dygresja. Tak. W przypadku tej zrytualizowanej wysoce agresji wystarczy, że jak jest więcej niż dwa koty w domu, jeden może bardzo chorować na nerki, a wynika to na przykład stąd, że wystarczy, że jeden kot będzie kontrolował ważny zasób, jakim jest kuweta. A ta kontrola może odbywać się w taki sposób, że ten kot tylko będzie patrzył na tą kuwetę drugi. I jak on będzie patrzył, to ten drugi kot się do niej nie wysika. I on kontrolując ten zasób, ten kot nie będzie sikał, zachoruje na nerki. No i w ten sposób eliminuje rywala. To jest, takie rzeczy się dzieją, tak? Kociarze po prostu, ci, którzy... No po prostu część osób o tym wie, a część osób o tym nie wie, nie? Niebywałe, ile tajemnic kryją kocie łby. Tak. Natomiast jeśli chodzi o to niego, naprawdę fajny kotek, wyjątkowy. Polecam, spróbujcie te hormony familiaryzacyjne, spróbujcie sobie takie te płatki, po prostu rozrzucić je po łóżku. Być może to będzie sposób, ale też no, warto podleczyć kota, nie? Tak. Bo to sikanie na łóżku, kiedy on cierpi, to jest podobne jak pies gryzie buty, albo majtki, albo skarpetki. I to często wygryzają tą część majtek, która najbardziej nami pachnie. Bo on wtedy, pies realizuje swój inny instynkt, żucia. I on kompulsywnie żuje w chwili, co najbardziej pachnie tym właścicielem, na przykład kiedy za nim tęskni. To pomyślałem jeszcze, bo jeszcze mamy chwilę? Mamy, no pewnie, że tak. To pomyślałem, że po pierwsze, Tony jest pierwszym kotem na twoim kanale, ale nie ostatnim, co? Będą kolejne. Zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie było, ale bo się, no ale... Może tak się zdarzyć. Pomyślałem, gdy znajdziesz jakichś fajnych kociarzy z kotami, to być może opowiedzą ci o problemie, a raczej zadadzą pytanie. Ono nie dotyczy to niego, bo on nie jest wychodzący. On może sobie wyjść na balkon osiatkowany, ale śledzi tam lot ptaków i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dlatego jest ta siatka, żeby go nie wyskoczył. Ale jak mieliśmy wychodzące koty, a zwłaszcza, słuchaj, bo zapomniałem powiedzieć, że jak była ta Luna, to ona znalazła w krzakach kota, takiego, słuchaj, piwnicznego. Piwnicznego kota, jakoś udało się z tym kotem zaprzyjaźnić. Taki pan, który właśnie jest też na Saskiej Kępie znanym, pozdrawiamy serdecznie pana Adama, takim dokarmiaczem kotów i tak dalej, wiesz. Słuchaj, ja nie lubię kotów, ale dziękuję za takie działania. W jednej kurce chodzi, a wszystko na te koty takie, wiesz, no. Dokarmia piwniczne tam im udrożnia, wiesz, jak się zamknął okno czy coś takiego. I on go złapał, wysterylizował, odrobaczył i tak dalej i my go przyjęliśmy. Kot został nazwany imieniem Stefano, tu z kolei mój syn nazywał go. I słuchaj, Stefano najpierw w ogóle pierwsze dni spędził za pralką w takiej niszy, w ogóle nie wychodził, bał się nas i tak dalej, no bo wiesz, wzięty z ogrodu, mimo że już z tym moim kotem się poznał, jeszcze wychodzącym takim na szelkach i tak dalej. Był z ogrodu takiego tam na tej Saskiej Kępie. No ale na początku jeszcze właśnie się koty tutaj szachowały. Ten mój, jak mówiłem, był dominującym kotem i tego ganiał. Byłem bliski decyzji, żeby nie dam rady. Jak na przykład wracam o pierwszej w nocy i chcę się wyspać, a tu po mnie się odbywają igrzyska śmierci. Ale w końcu jakby się oswoił bardzo i stał się bardzo kochanym kotem. Ale słuchaj, wychodząca Luna też jej się zdarzało, ale ten, słuchaj, zaczął nam znosić myszki polne i wiesz, je przynosić do domu. Mało tego, słuchaj, wracam, pamiętam kiedyś, to na drugim piętrze mieszkaliśmy, wchodzę na klatkę, patrzę, a tutaj po prostu krew ciurkiem, jakby ktoś po prostu z nosa. Zarżnął, no. I na końcu nagle słyszę jakiś, wiesz, szup, patrzę do góry, a tu ciach! Spada mi myszka, jeszcze w zasadzie żyjąca, żeby ten kot, wiesz, no nie polował po to, żeby zjeść, tylko, słuchaj, bawił się jak zabawką, pych i zrzucał z góry tą mysz, słuchaj, straszne, ale normalnie polował, był bardzo skuteczny w tym i przynosił nam ptaszki małe. A nawet raz, to nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, bo to było tak drastyczne. Koty, no.
Słuchaj, wiewiórkę bez głowy, bez głowy. Może znalazł, słuchaj, i przyniósł. I wiesz, i przynosił nam, i odwieczne pytanie, czy on jak nam przynosił, i wiesz, wracam do domu, patrzę, a tu na wycieraczce leży, wiesz, leżą dwie myszki. I czy on sobie przynosił, żeby właśnie mieć, zgromadzić jakiś zapas, coś, to były dla nas prezenty, bo czasami się mówi, że odwdzięcza się tutaj jakby właścicielom. Oczywiście on nas nie traktuje jako właścicieli, tylko jakby tutaj pozostałym członkom stada, tym słabszym, co to same sobie nie zapolują. No ale wiecie, jednak micha pełna zawsze, tak, a tutaj, tak. Wiesz, jak z tym, nie wiem, instynkt, po pierwsze... Instynkt, tak. Jak z tym walczyć, wiesz, biedne ptaszki, biedne myszki, wiesz, nikomu nic nie, dlatego, nie robiące. Dlatego obecnie wśród kociarzy panuje tendencja do tego, żeby jednak koty nie były wychodzące, jeżeli decydujecie się na to. W przypadku na przykład Australii ogromny problem. Byłem tam jakiś dłuższy czas i koty mordują kukabary. Tak? Te narodowe ptaki Australii. Bardzo duży z tym problem. One wchodzą w gniazda, tylko kukabary są dosyć duże. No i zwłaszcza w południowej Australii jest z tym ogromny problem. No tak. Jest kilka hipotez, ale niedawno trafiłem na najnowsze badania naukowe. Tylko, że ja nie jestem kociarzem, ale... Ale czytasz, tak? Tak, tak. Podzielić badaniami naukowymi. Prawda jest taka, że jestem trochę przekorny, kocham koty tak jak i psy, ale i nie mogę się doczekać do tego, żeby więcej... Bo teraz, jeżeli byśmy rozwinęli ten temat, to by był kolejny długi odcinek. I czekam kolejnej okazji, kiedy ktoś się znowu wprosi z kotem. Właśnie wychodzącym może. Z wychodzącym i opowiem o tym problemie, jakie są różne podejścia do tego rozwiązania. Na pewno przybliży to zrozumienie tego zachowania i wyjaśnienie. Natomiast co z tym robić? No to de facto to jest instynkt. To jest tak, jakby pozbawić nas jednego z silnych instynktów. Zobacz, kompulsywne zachowania. Już wspominałem o tym kiedyś w jakichś innych odcinkach, że no, jak my się stresujemy, czy się bardzo cieszymy, to odwołujemy się do zachowań kompulsywnych, które są głównie seksualne albo jedzenie, prawda? Mm. Ludzie jak są nieszczęśliwi albo super szczęśliwi, to mają tendencję tylko, że się na przykład masturbują albo obiadają, nie? U kotów no, bywa podobnie, jest instynkt, to jest ogromna siła, dlatego jedynym tak naprawdę skutecznym rozwiązaniem jest no, nie wypuszczanie kotów, nie? Bo... Zdrowy, silny kot, on poluje, taka jest jego cecha. No. Jeszcze ja tu mam też zaprzyjaźnione sroki, które dokarmiam orzechami włoskimi i one mnie już rozpoznają i słuchaj, te lecą za mną, aż dojdę do samochodu, do garażu i je dokarmią. Natomiast one tu się drą czasami i one się umieją bronić przed kotem. Natomiast wiesz, te wszystkie małe wróbelki, zobacz, gdzie są wróbelki. Tak. W Warszawie ciężko znaleźć. Pamiętam całe moje dzieciństwo, no to trochę było gołębi, ale generalnie było mnóstwo wróbelków. Teraz no, byłem w Berlinie, słuchaj, byłem w szoku. Nie ma tam w ogóle srok ani wron. Natomiast są bardzo dużo chmary wróbelków. W Warszawie nie do obejrzenia. Więc... Ale bardzo ciekawe spostrzeżenie. Trzeba trzymać, słuchajcie, nie wypuszczajcie albo wychodźcie na szelkach z kotami. No, jesteś przekochanym kotem. I tak, jesteś kochany, jesteś fajnym kotkiem. Że taką ma mordkę. Ma taką wydłużoną, nie? Troszeczkę tą, tak część to się kufa nazywa u psów, nie wiem jak u kotów. No ale taką ma, tak jest lekko wydłużony. Zapytam ciebie jeszcze o jedną rzecz. Powiedz mi, co twoim zdaniem daje ludziom kontakt ze zwierzętami? Wiesz, albo co tobie daje? Wiesz co, nigdy sobie, znaczy jest jakaś taka potrzeba w człowieku, po pierwsze opiekujesz się tym zwierzęciem, choć koty pewnie traktują to jako obowiązek z naszej strony, wiesz. Po to jesteś. Tak, po to jesteś. No jakiś taki, uczą empatii, uczą też przede wszystkim empatii, szacunek do zwierząt. To jest dla mnie absolutnie wyznacznik człowieka, jak słyszę o tych wszystkich patologiach, wiesz, ciągnięcie psów za samochodem, wiesz, ludziach, którzy traktują zwierzę instrumentalnie, no to są nasi młodsi bracia. Istnieje książka Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Polskie Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, jak dobrze pamiętam, opowiada o tym, że jedną z głównych cech, elementów diagnozujących psychopatię już w młodym wieku jest znęcanie się nad zwierzętami, szanowni państwo. Proszę na to zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ważny czynnik.
Właśnie na Netflixie oglądam teraz taki fabularyzowany dokument o Jeffrey Dahmer, taki jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców, który też tam łapał zwierzęta, torturował, robił sekcje, wiesz, i tak dalej. Tak, no, coś strasznego, tak. Bo oni próbują coś czuć wtedy, nie? Wywołując tak ogromne cierpienia, próbują coś czuć, bo największy problem z psychopatami jest to, że oni nie czują, nie? No dobrze, ale jeśli rozmawiamy o... No zobacz, to przytulenie się. Co to ci daje? No jakiś taki komfort psychiczny, wiesz, taki... No lubię, wiesz, koty miękkie, ale też psy. Taka naprawdę szczera przyjaźń, przyjacielska relacja, jaką pamiętam, miałem z psami. Mam wielu znajomych, którzy mają, więc nie umiem ci zdefiniować teraz, tak wyliczyć, co mi to daje, ale dobrze się czuję, posiadając zwierzęta. Tak. Jeszcze żałuję trochę właśnie tego psa, z którym mógłbym chodzić na spacery. Jest tu piękny park Skaliszewski, czy działeczki takie, które tutaj mamy, no ale... Tryb życia, I na pewno też by to mi pomogło, bo by zmusiło do regularnych, codziennych spacerów, na które mi się czasami nie chce wyjść, mimo że powinienem, więc to jest obustronna korzyść. Zgadza się. Z takim stworzeniem. No dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Boję się komentarzy twoich widzów na kanale pod odcinkiem o kocie. Więc bądźcie łagodni. Bądźcie łagodni, a przede wszystkim, bo to jest ważne dla youtubera początkującego, zostawcie łapki w górze dla tego odcinka. Nawet jeśli jest o kocie, to zróbcie to dla rozwoju kanału. Oczywiście też prosimy o suby dla kanału, jak przypomnę. The Dog Walk Show. The Dog Walk Show. No, był tutaj The Catwalk Show, ale to ma być tylko od wielkiego dzwonu będą się pojawiać kociarze. Zresztą bardzo możliwe, że będziesz miał, i to jest najciekawsze, tego też żałuję, że mieszane takie domy, w którym są i psy, i koty, to i właśnie te relacje. Tak, jak będę robił live z domu, to raczej z kotem i z psem. No właśnie, te relacje są strasznie fajne, początki, a potem przyjaźń. Lubię oglądać takie filmiki krótkie na YouTube, podsyła zresztą. Bardzo lubię na YouTubie takie, wiesz, relacje o tym właśnie, jak ktoś znajduje jakieś zabiedzone kotki, jakieś, wiesz, zaropiałe, niewidzące i tak dalej. Potem wyprowadza potem to tak. Przez parę miesięcy, jak wyprowadzają psy czy koty, akcje jakieś ratunkowe, taki jest wzruszający, jak psia mama. Opiekuje się kotami? Nie, ludziom daje znać, że potrącony tutaj jej szczeniak i ludzie zabierają tego, wiesz, doprowadzają, nie wiem, w parę miesięcy do zdrowia i potem oddają tej matce i widok tej matki, która dalej jest takim ulicznym psem ze swoimi małymi, a tu nagle wraca i wiesz, i się rozpoznają, radość. To takie działają, wiesz, to takie, widać takie dobro, że są tacy ludzie, którym się chce. Często przecież nie mający z tego... A właśnie, i tutaj trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę też, wiesz, bo okazuje się, ja słyszałem o takich przypadkach, że gdzieś tam na wschodzie zdarzają się przypadki, że specjalnie inicjowane są i reżyserowane takie cierpienia psa i potem, bo takie filmiki mają tam dużo bardzo wyświetleń, nie? I też na tym zarabiają. No to, także na to też warto zwrócić uwagę, tak? Wygląda na to, że to taka jakaś, nie wiem, widziałem taki z Indii, że są takie patrole psie, które zbierają i zajmują się takimi biednymi psami z ulicy, więc oni tam jakieś oficjalne kamizelka, wiesz, ale pewnie zawsze patologie w każdej dziedzinie się zdarzają. Niestety, tak samo jak... I tu, żeby nas brać na litość. Bardzo mi było miło spotkać się z tobą, poznać ciebie i Toniego, posłuchać o Gabi, Lunie. Ale że zapamiętałeś te wszystkie imiona. Stefano, to był bardzo fajny kotek. Bo ja naprawdę kocham zwierzęta i ludzi też w miarę. No tak jak ja. Ja też bardzo lubię ludzi. Wiadomo, ludzie bywają okrutni, ale generalnie Też bardzo dużo dobrych ludzi. Tak. Dziękujemy serdecznie. Łukasz Skryplonek i Michał Pol. Dziękujemy bardzo i oglądajcie The Dog Walk Show. Jeszcze raz prosimy o suby dla wschodzącego kanału. Dziękujemy, że jesteście z nami. Partnerem Dog Walk Show jest firma Dogcessories, która produkuje innowacyjne smycze Idealish, a także inne akcesoria dla psów w kategorii premium i super premium. Bardzo prosimy o Wasze komentarze i sugestie, z kim jeszcze moglibyśmy się spotkać w kanale. Bardzo prosimy o wyrażanie swoich opinii, najlepiej w postaci kciuków w górę.
Wasze subskrypcje pomagają nam rozwijać kanał The Dog Walk Show, także nie zapominajcie o kliknięciu subskrybuj i dzwoneczka.